Dzień dobry, witam serdecznie na forexjesttrader.com. Dzisiaj jest poniedziałek, 8 października. Nietypowo zaczniemy dzisiaj nie od analizy euro, dolara i funta, ale od innych instrumentów, o których wspomnieliśmy w ostatniej analizie tydzień temu. Otóż zrobiłem krótki przegląd kilku interesujących zachowań na rynku, które mogą wydawać się prosperującymi na przyszłość. Mam tutaj na myśli kilka wykresów H4, D1, na które spoglądaliśmy. Tu jest pierwszy przykład, o którym mówiłem, dolar, frank na wykresie 4-godzinnym. Wspominaliśmy o pięknej fladze, gdzie tydzień temu, to był ten moment, zaznaczyłem, że jeżeli flaga zaczęłaby akcelerować agresywnie w kierunku tutaj pozycji krótkich, czyli spadać, moglibyśmy mieć do czynienia z piękną wyprzedażą, z bardzo łatwym zarobkiem, czyli z kontynuacją tego zachowania również w dalszym terminie na wykresie H4. Oznacza to, że na H4 celowalibyśmy tutaj w przedział co najmniej kilkuset punktów. Akurat ten wykres nie jest bardzo wolatylny, nie jest bardzo agresywny, czyli nie ma tutaj jakiejś bardzo dużej liczby punktów w tego typu przedziale ruchu, natomiast mam na myśli, że ten wykres dalej może spadać i o tego rodzaju zachowaniach właśnie wspominałem. Były też inne wykresy, o których mówiliśmy, wspominałem o tym wykresie, akurat pozycja długa nie jest może najlepszą, jakiej szukamy na walucie, natomiast na tym akurat instrumencie funt do australijskiego dolara mamy ładne wybicie. Wspominałem też o tym, że jeżeli ten wykres się nie złamie, ma większe prawdopodobieństwo do tego, żeby ruszyć tutaj do przodu. Natomiast bardzo ładna sytuacja wydarzyła się na innej fladze, która to bardzo agresywnie zaczęła poruszać się na pozycjach krótkich. Tutaj ten wykres na platformie demo jest troszeczkę przesadzony. Z jakichś przyczyn tutaj na tej platformie u tego brokera spadek był dużo mocniejszy. Ten wykres bardziej wygląda w ten sposób. Proszę spojrzeć, to jest dolar do amerykański dolar do kanadyjskiego dolara i mamy agresywne wyłamanie z flagi w dół i na ten moment nic nie świadczy o tym, żeby nie mogło dojść do dalszego spadku, natomiast najbardziej interesujące są momenty tej pierwszej akceleracji, ale nie pierwszej tutaj w tym momencie, w pierwszej świecy dziennej, bo to jest wykres dzienny, tylko kolejne uderzenie spadkowe, kiedy mamy potwierdzenie tych sprzedawców. O tym mówię więcej na kursach online, w jaki sposób dokładnie, w którym momencie korzystać z tego typu sytuacji. Tutaj chciałem tylko zaznaczyć, że sytuacje, o których mówimy, o których mówiłem w zeszłym tygodniu i o których może wspomnimy dzisiaj na przyszły czas, nie są konkretnie prognozami, że jakaś sytuacja musi się wydarzyć na rynku, ale jeżeli będzie miała miejsce, to możemy zastosować się odpowiednio do danego prawdopodobieństwa ruchu, żeby wykorzystać daną sytuację. To są tego typu ruchy, o których wspominałem tydzień temu i które aktualnie mają miejsce w takim czy innym wykonaniu. Dobrze, teraz kilka słów o aktualnych wykresach na dzień dzisiejszy. Przejdźmy na forexfactory.com. Mamy tutaj zbiór danych, ważnych danych wychodzących dzisiaj na rynku, czyli danych fundamentalnych. Akurat nie ma tutaj bardzo istotnych danych, które mogłyby wstrząsnąć rynkiem, natomiast mamy pewien meeting, który może wypuszczać takie czy inne informacje na rynek. Mamy również Bank Holiday, czyli święto w Stanach Zjednoczonych. Banki są nieczynne, także dzisiaj nie jest na pewno typowy dzień, tym bardziej, że Japonia też ma święto. Także nie jest to typowy, płynny, bardzo płynny dzień na rynku walut szczególnie. Wracając do wykresów. A, w zeszłym tygodniu chciałem wspomnieć, jeszcze były stopy procentowe w czwartek, w pierwszy czwartek miesiąca. Ma to konkretny wpływ na rynek, na przełożenie na rynku. Natomiast w tym momencie patrzymy na euro-dolara, po lewej stronie wykres dzienny, po prawej stronie wykres dzienny również, funt do dolara. Wykresy nieprzypadkowo razem tutaj połączone, żebyśmy mogli obserwować, w jaki sposób jeden na drugi wpływa na głównej walucie, czyli dolarze. I tak jak wspominałem jakiś czas temu, na euro-dolarze mieliśmy wyprzedaż, o której to mówiłem od kilku tygodni, że niekoniecznie możemy liczyć na to, że ona pionowo tutaj spadnie w dół, co zaznaczyłem wcześniej. To nie jest prognoza pionowego spadku w dół, tylko wspominałem o tym, że jeżeli ten wykres zacznie spadać mocniej czy słabiej, to nie powinniśmy szczególnie liczyć na to, że dojdzie do tych czy tutaj niżej poziomów. Jest to bardziej uderzenie kupujących, a tutaj tych sprzedawców było odpowiednio mniej, byli słabsi. Mamy kolejny rynek w tym momencie mieszany. Wprawdzie jest uderzenie do góry, ale też nie jest to typowy jakiś rynek stuprocentowy wzrostowy. Tym bardziej, że porównując z funt dolarem, proszę zwrócić uwagę,
Tutaj ten rynek jest bardziej mieszany, wyprzedaż była mniejsza wcześniej, uderzenie kupujących też mniejsze i teraz rynek się odwraca. Najpierw było mniej sprzedawców niż tu na wykresie eurodolara, teraz było mniej kupujących i jest więcej sprzedawców, czyli ten rynek eurodolara jest troszeczkę poprzez wymianę na dolarze ciągnięty ku dołowi, przez to, że funt zmierza tutaj na pozycjach krótkich. Bardzo ciekawe, jak zachowa się po przekroczeniu tego poziomu. Proszę zwrócić uwagę, zbliżamy się do jakichś istotnych poziomów. Możemy przyłączyć na wykres H4, żeby zobaczyć, jak tutaj on się zachowuje. Przekroczenie tego poziomu na H4 nie będzie interesujące w pierwszym momencie, ponieważ mamy dużą falę wyprzedaży po dużej fali kupujących. Takie zachowanie jest troszeczkę bez sensu na tego typu instrumencie walutowym, dlatego wejście w pozycje krótkie po przekroczeniu tego wsparcia oporu byłoby dosyć, można powiedzieć, bardzo ryzykowne. Także spadek może się tutaj odbyć agresywnie, może się odbyć mniej dynamicznie. Będziemy musieli czekać na jakieś potwierdzenie, na ruch od dołu, dalszy spadek w dół, bądź też przejdziemy w ruch mieszany, czyli instrument będzie zachowywał się bardziej w trybie bocznym, tym bardziej, że euro-dolar był w trybie wzrostowym, a teraz niekoniecznie jest tak bardzo prospadkowy. Bardziej powiedziałbym, że ten funt dolar poprzez wymianę na dolarze ściągnął tutaj ten kurs euro-dolara na pozycję krótkie. Tak wygląda sytuacja na tych większych interwałach czasowych typu D1 i H4, czyli te interwały czasowe, które można powiedzieć, że rozdają karty na tych instrumentach. Teraz spójrzmy na wykres M30. Na wykresie M30 nie ma żadnej prognozy z mojej strony na interesujące zachowanie w tym momencie. Tutaj widzimy, że ta wyprzedaż jest dosyć statyczna, nie jest to dynamiczna wyprzedaż, brakuje tutaj mocnych sprzedawców, jest to po prostu ciągnienie, być może przez funta, który wcześniej się załamał, być może również z innych przyczyn. Tutaj na funcie mieliśmy mocniejsze uderzenie sprzedawców. Proszę zwrócić uwagę, gdy rozciągniemy ten wykres, widzimy, że przełamanie wsparcia oporów odbyło się w dosyć klasyczny sposób. Mieliśmy szarpnięcie w dół, ruch do góry, szarpnięcie w dół. O tego typu zachowaniach i teście od dołu, to jest ten cień. Mówię również na szkoleniach wideo, jak również online, w jaki sposób wykorzystywać tego typu zachowania. Jakie jest tutaj prawdopodobieństwo, w którym momencie wchodzić w rynek? Tutaj mamy ruch klasyczny w dół, przestój i znowu ruch klasyczny w kierunku krótkich pozycji. Tutaj mamy ostatni przestój i rynek produkuje jakby kolejny przestój. O czym rozmawialiśmy, że na wykresie H4 wygląda to średnio, także jest to dosyć ryzykowny moment, jakbyśmy chcieli również na wykresie M30 wchodzić tu w pozycje krótkie. Byłoby to znacząco zbyt ryzykowne, szczególnie, że kilka razy mieliśmy już podobne zachowanie chwilę wcześniej. Także wydaje mi się, że na wykresie M30 i walutach to było na tyle na ten moment. Spójrzmy teraz na inne interesujące instrumenty. S&P 500. Wspominałem o tym, że jest to instrument prowzrostowy i odnalazł swoich kupujących. Jak zwykle nawet w rynku mieszanym odnajduje często kupujących. Aktualnie sięgnął jakichś szczytów, proszę zwrócić uwagę. I jest mała realizacja zysku, nieduża, nieznacząca wyprzedaż po fali kupujących. Także jeżeli to się nie rozwinie w coś większego, możemy mieć do czynienia z dalszym ruchem prowzrostowym, co jest naturalne na tym rynku. Proszę zwrócić uwagę na ropę, która jest w rynku mieszanym. Jest to niebezpieczne zachowanie zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, ale jeżeli rynek odnajdzie tutaj z tej flagi konkretnych sprzedawców, proszę zwrócić uwagę, próbuję zaznaczyć tutaj flagę, ale średnio to wychodzi. Jeżeli rynek odnajdzie tutaj konkretnych sprzedawców, może się okazać, że byliśmy w trendzie wzrostowym, było przejście, pierwsze uderzenie sprzedawców, drugie uderzenie sprzedawców, konkretne zejście rynku w dół na pozycjach krótkich. To byłoby coś, co mogłoby być interesujące dla nas, czyli dla kogoś, kto niekoniecznie prognozuje i przewiduje, ale korzysta z danych sytuacji w danym momencie, jak one mają miejsce. Tym różni się trading od czystej analizy technicznej, czy po prostu analizowaniem wykresów bez jakiejś konkretnej koncepcji do gry, do zawierania transakcji. Na złocie wspominałem o tym, że to odejście w dół przez jakiś czas nie jest takim, które daje symptomy do zejścia rynku na pozycje krótkie, także że to było dużo za wcześnie, żeby mówić o pozycjach krótkich, że ci, którzy wchodzili tutaj w pozycje długie i rynek ponownie odbił się tym cieniem w dół, żeby nie wychodzili za szybko z tych pozycji, które zawierali tutaj,
Po tym, jak pokazał się ten piękny cień, pokazał, że rynek będzie rósł, jest to typowy prowzrostowy rynek. Aktualnie spotkał znowu po raz trzeci te poziomy wsparcia oporu i wrócił do tej komfortowej strefy, w której tutaj się odnajduje. Także w tym momencie prawdopodobieństwo ruchu się już zmienia. Także jeżeli rynek zacznie spadać, ktoś przykładowo wchodził tutaj w rynek na tym poziomie i rynek istotnie zacznie przekraczać ten poziom, to należy pomyśleć, czy nie zamknąć transakcji na zero, czy w okolicy tego poziomu, lub też z niewielką stratą. Natomiast w tym momencie nie ma jeszcze żadnych obiektywnych oznak, że rynek może się załamać. Także prawdopodobieństwo wzrostu jest nadal dużo większe na ten moment. W ten sposób mówimy na szkoleniach, czy w pozostałych analizach, czy różnych materiałach, w jaki sposób rynek odbija się tutaj, jakie jest prawdopodobieństwo, jak rynek odbił się od góry, że rynek będzie spadał, czy też rynek będzie rosnął dalej. Mówimy o tym, co oznacza ten cień. W jakim momencie wchodzimy w rynek, jeżeli jest to interesujący rynek, tak? Co oznacza drugi cień, kiedy zamykamy transakcję na zero, ponieważ ona nie wychodzi, w którymś momencie jej prawdopodobieństwo się zmniejsza, kiedy kontynuujemy transakcję, kiedy podwajamy transakcję, znaczy wchodzimy dalszymi kontraktami, niekoniecznie taką samą dużą pozycją jak na początku, czyli niekoniecznie tak jak ująłem to, podwajając pozycję. Natomiast z interesujących zagrań na przyszłość, czy jakiegoś rachunku prawdopodobieństwa, które może być interesujące, mamy tutaj piękny obraz techniczny takiego olbrzymiego trójkąta na walucie euro-złotówce. Złotówka się umacnia, euro traci na wartości. Ten wykres na euro-dolarze mógłby wskazywać na to, że będzie się wybijał na pozycjach długich bądź krótkich, z większym prawdopodobieństwem, że będą to pozycje krótkie. Euro-złotówka nie jest typowym technicznym wykresem, czyli po analizie technicznej ciężko w 100% powiedzieć tutaj, co się wydarzy. Natomiast jeżeli ten wykres będzie miał za zadanie mówić prawdę, to wykres może agresywnie zacząć, czy statycznie spadać w dół, czyli z mniejszą czy większą dynamiką może złotówka dalej się umacniać. To byłoby interesujące dla tych, którzy fundamentalnie również tradują na tym wykresie, ponieważ proszę zwrócić uwagę, złotówka umacnia się po prostu statystycznie w ostatnich miesiącach, w ostatnim czasie. Teraz zwrócimy uwagę na kilka mniej czy bardziej przypadkowych instrumentów, które są dostępne tutaj na tej platformie demo w oknie rynek. Proszę zwrócić uwagę, tu przykładowo T-note, obligacja amerykańska 10-letnia. Na wykresie H4 widzimy, że mamy rynek sprzedawców. Piękny przestój był, bardzo atrakcyjna sytuacja do zagrania. Teraz mamy odbicie kupujących i potencjalnie dalszy rynek sprzedażowy. Jeżeli to się wydarzy, będziemy mieli do czynienia z być może bardzo łatwą transakcją na pozycjach krótkich. Akurat taki interwał czasowy na H4 tutaj wygląda w miarę interesująco. Inny instrument, bardziej egzotyczny dla przeciętnego instrumenta, przepraszam, przeciętnego inwestora, tym bardziej też dla mnie, aluminium na wykresie dziennym wyłamuje się z momentu przestoju po większych wzrostach. Może być to atrakcyjne, nie jest to 100% atrakcyjny moment może do tradingu, ale może być atrakcyjny zjazd na pozycjach krótkich, ponieważ nic go nie blokuje, mimo tego, że mieliśmy bardzo mocny wzrost wcześniej. To jest wykres dzienny, na który patrzymy. Kawa na wykresie H4. Mamy atrakcyjny zjazd w dół, ale nie po to, żeby podłączać się tutaj gdzieś w trakcie, chociaż ten moment był bardzo ciekawy, ale na ten czas, no ten moment już minął i patrzymy, co się dalej wydarzy. W momencie, kiedy będzie atrakcyjny przestój tutaj na tym instrumencie, szczególnie poniżej wsparcia oporu, który widzimy tutaj, możemy mieć do czynienia z bardzo atrakcyjną sytuacją do wejścia w pozycje krótkie na rynku typowo sprzedażowym, czyli takim, który może przynieść szybkie zyski w krótkim czasie. Wróćmy do walut, czyli bardziej standardowych instrumentów. Dolar, frank na wykresie dziennym. Wspominałem o tej fladze wcześniej, tydzień temu, i dzisiaj na początku analizy jest wyrwanie w dół i być może będzie kontynuacja dalej na pozycjach krótkich, co byłoby naturalne i dosyć uniwersalne i banalne do rozgrywania na wykresie D1, H4 czy jakichś niższych interwałach. To wszystko zależy od tego, w jaką ilość punktów, pipsów celujemy na danym rynku, danym instrumencie.
Dolar do jena na wykresie H4, to co teraz obserwujemy. Mamy tutaj agresywny spadek w dół po tym, jak wykres zaczął się dławić na pozycjach długich. Aktualnie nie jest to interesujący moment, ale w momencie, kiedy będzie małe cofnięcie do góry i znowu atrakcyjny spadek agresywny, tak jak tutaj chociażby, możemy mieć do czynienia z jakąś wyprzedażą. Niekoniecznie w aspekcie tego całego zachowania, ale w przedziale tym, który teraz zaznaczyłem, czyli potencjał do odebrania przykładowo niewielkiej ilości, kilkudziesięciu punktów na wykresie H4 czy M30. Tego typu sytuacja może mieć miejsce. Są to sytuacje nie, które opisuję jako prognozę, że to nastąpi, tylko bardziej w stylu, że jeżeli te sytuacje będą miały miejsce, to możemy zastosować odpowiednią technikę do tych właśnie sytuacji. Także proszę zwrócić uwagę, że ja nigdy nie prognozuję, nie mówię, co się wydarzy na rynku, tylko mówię, jak zastosujemy się do jakiegoś zachowania, jeżeli będzie miało ono miejsce. Natomiast jest mi to całkowicie obojętne, czy ten wykres euro-jena przykładowo na wykresie 4-godzinnym będzie dalej spadał, czy też będzie rósł. Natomiast jeżeli będzie spadał, robił ciekawe zachowanie, dalej spadał, podejmę być może odpowiednią akcję, żeby zarobić tutaj na tym wykresie bez sentymentów typu, czy ten wykres ma rosnąć, czy też spadać. Nowozelandzki dolar do US dolara, wykres daily. Mamy tutaj przejście, moment przejściowy, proszę zwrócić uwagę. Czyli coś w rodzaju zmiany trendu. Mamy tutaj cień, wyłamujemy się na pozycjach krótkich. Jeżeli tu dojdzie do wyłamania, może być interesująca pozycja krótka. Niekoniecznie na ten cały odcinek wielkiej drogi, ale być może na kilkadziesiąt czy sto pewnych szybkich być może punktów, tak? Trzeba będzie uważać tutaj, jeżeli dojdzie w ogóle do skutku tego rodzaju zachowania, trzeba będzie uważać na to wsparcie, opór ukośne, którego z reguły nie zaznaczam, ale które może być istotne dla niektórych inwestorów, którzy oznaczają na wykresie tego typu akcje. Tutaj funt do jena również. Proszę zwrócić uwagę na jenie. Jen pokazuje, jakby był na takim momencie przełomowym, że albo będzie podążał swoim trendem, albo będzie się umacniał, czyli ten wykres będzie spadał. Funt jen na wykresie dziennym. Mamy do czynienia technicznie w tym momencie widzimy przesilenie trendu. Jeżeli wykres zacznie agresywnie spadać, czyli podobnie jak na innych wykresach jena. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie te wykresy mają wiele wspólnego ze sobą, także na wszystkich naraz nie tradujemy, tylko wybieramy ten jen oparty o którąś z walut, który będzie najbardziej stosowny, będzie najbardziej intensywnie spadał, jeżeli do takiej akcji w ogóle dojdzie, tak? Tutaj bardzo interesujące zachowanie, także będziemy do tego wracali i myślę, że wystarczy na dzisiaj dosyć sporo informacji, jak na jedną wideoanalizę. Zapraszam na przykłady transakcji, na kolejne wideoanalizy online oraz oczywiście na szkolenia, kursy online oraz wideo. Pozdrawiam serdecznie.